Wszystko zaczęło się od króla Jagiełły. Mała Łodzia stała się miastem, które w XIX wieku rozwijało się najszybciej na świecie. W ciągu zaledwie 60 lat od powstania pierwszej manufaktury powstaje przemysłowa, wielonarodowościowa metropolia. Jednak wiatry historii nie zawsze jej sprzyjały. To, co zniszczył los, odbudowują Łodzianie. Nasza Łódź. Miasto wielkich szans. Od 600 lat w sercu Polski i Europy. Jesteśmy Polakami. Jesteśmy niezwykłym społeczeństwem. Zawsze w obliczu wielkiego wyzwania potrafimy się mobilizować. Potrafimy stawić czoła wielkim wyzwaniom. Bo nie potrafimy stać obojętnie. Bo obchodzi nas bezpieczeństwo i przyszłość naszych dzieci. Bo wierzymy, że nadzieja zwycięża apatię, lęk i strach. Bo mimo wszelkich przeciwności nigdy się nie poddajemy. Potrafimy ciężko pracować, wspierać się i działać razem. Bo zależy nam na naszej ojczyźnie, naszym osiedlu, naszej ulicy, bo chcemy naszych niezbywalnych praw i wolności, bo nie oddamy naszych marzeń. Nadchodzi punkt zwrotny. Dzień dobry, wreszcie możemy oficjalnie Państwa przywitać. Naszym gościem jest profesor Stefan Chwin. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, witam. Profesor Stefan Chwin jest prozaikiem, eseistą, historykiem literatury, krytykiem, komentatorem życia społeczno-politycznego. A spotykamy się przy okazji wydania pokaźnego zbioru Wolność pisana po Jałcie, w którym znalazły się teksty wcześniej publikowane, ale też niepublikowane, również wykłady z, jak szybko policzyłem, z ostatnich 30 lat. Więc jest to naprawdę pokaźna rzecz, opublikowana przez wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego pospołu z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Gdańsku. Panie profesorze, kiedy tak pana przedstawiałem, zapomniałem powiedzieć, użyć jednego określenia bardzo istotnego, intelektualista. Pan pisze w tej książce dosyć często o tym, jak zmieniło się życie polskie, literackie, społeczne, polityczne, obyczajowe po roku 89. I mam wrażenie, że właśnie inteligencja jest jedną z tych zmian, to znaczy klasa społeczna, inteligencja jakoś nam zniknęła, rozpierzchła się, rozproszyła. Natomiast samo słowo intelektualista albo co gorsza inteligent w niektórych ustach brzmi jak drwina albo nawet obelga. Jak to o nas świadczy? No nie tylko dzisiaj. Ja pamiętam dawne lata, szczególnie koniec lat 60., gdzie właśnie określenie intelektualista czy inteligent brzmiało jako belga po prostu. No. Polskie społeczeństwo jest podzielone niesłychanie. No, ja czasem mówię tak, że my jesteśmy rozrąbani toporem na pół. No i część z nas bardzo źle myśli o wykształciuchach, tak? To taka bardzo nieprzyjemna formuła, prawda? Teraz byłem tutaj, to było stoisko badania opinii publicznej, się chciałem tam dowiedzieć czegoś o Polsce współczesnej. Zadałem pytanie takie, jaki jest, czy państwo mają wyobrażenie, jak wygląda, jaki jest stosunek w Polsce Polaków niewykształconych do Polaków wykształconych. Okazuje się, że w ogóle takich badań się nie prowadzi. Chociaż to jest jeden z faktorów, w moim przekonaniu, bardzo istotnych.
tego, co się dzieje w Polsce w tej chwili. Nie tylko zresztą w Polsce, bo pamiętam, że w Stanach Zjednoczonych były takie nagonki na jajogłowych, prawda? To też takie określenie. Co jakiś czas ta elita inteligencka, czy po prostu inteligenci są na celowniku. Prawicy, ale też lewicy, bo to przecież wcale nie jest tak, że tylko prawica się tym zajmuje. No ale może o czymś przyjemniejszym porozmawiamy. Ale co będzie przyjemniejsze, bo tutaj jest dużo wszystko rzeczy. Wszystko samo nieprzyjemne. Dużo rzeczy jest nieprzyjemnych. Pan jest często chlasta nasze społeczeństwo i nasze elity. To, o czym pan wcześniej powiedział, że ten podział jest już głęboko zakorzeniony i od dawna istniejący, to prawda. Można go zaobserwować chociażby w literaturze. Ja specjalnie założyłem koszulkę z mrożkiem. Stoję na gruncie niepodważalnych zasad. I tonie. To jest polski intelektualista. Pamiętamy Edka Stanga, pamiętamy Emigrantów, gdzie również był dialog między chamem i inteligentem i wiadomo, kto raczej grał tam pierwsze skrzypce. Pan również wspomina wiersze Stanisława Barańczaka, w którym jako podmiot pojawia się właśnie intelektualista zaszczuty przez środowisko, przez sąsiadów, nawet ukryty w swoim mieszkaniu w okularkach, czyta jakieś zakazane książki, a wokół szara masa, szara miazga z betonu, zmęczenia i śniegu. Tak, to tam ja napisałem całe studium na ten temat. Uważam, że to było warto, żeby pokazać to, jak inteligencja niezależna w PRL-u nie miała poczucia, że stoi za nią naród. To bardzo jest silnie widoczne w twórczości Stanisława Barańczaka, ale też w innych. U Zagajewskiego jest to widoczne, u Korkhausera i u innych. To jest ta przeklęta samotność intelektualisty czy inteligenta niezależnie myślącego, który nie ma za sobą takiego poczucia, że za mną murem naród rwący się do niepodległości. Bo w wierszach Barańczaka jest dokładnie odwrotnie, że do niepodległości rwie się ten pojedynczy inteligent, a cała reszta w ogóle sobie tym głowy nie zawraca. Jest taki bardzo przejmujący utwór Barańczaka, który się nazywa Tryptyk z betonu, zmęczenia i śniegu. To gdybyście Państwo kiedyś do niego zajrzeli, to jest rzeczywiście pod tym względem bardzo symptomatyczny tekst, taki zdradzający to poczucie, że Państwo, że my nie jesteśmy z narodem, no po prostu. My wszyscy siedzący na tej sali nie jesteśmy z narodem. Naród jest gdzie indziej zupełnie, ma zupełnie inne ambicje, a my jesteśmy marginesem, mniejszością, która ma jakieś tam ambicje, jakieś problemy wewnętrzne i tym podobne rzeczy, jakieś marzenia o jakiejś tam demokracji i tym podobnych rzeczach i tak dalej, a naród w ogóle sobie tym głowy nie zawraca. Szczególnie nawet w sytuacjach kryzysu to dobiera się do skóry, na przykład w 1968 roku, prawda? Kiedy robotnicy zbierali się w fabrykach, z dużą przyjemnością, proszę Państwa, ci robotnicy nosili na tych tablicach te określenia tam inteligencja do Izraela, prawda? No coś w tym rodzaju, tak? No, tak. Wcale ich tam specjalnie do tego nie namawiano i nie przymuszano. To dopiero potem myśmy zbudowali taki mit solidarności, wiecie Państwo, że naród polski zerwał się do walki o wolność, serca się obudziły, prawda? Przebudziła się cała nacja nasza i tym podobne rzeczy. No tego w ogóle nie ma w tej twórczości tej grupy intelektualistów, którzy mieli traumę 68 roku, bo to o to chodziło, prawda? Kiedy oni zobaczyli to, że studenci są bici, a robotnicy biorą w tym udział nawet, bo tam, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, że zostały sprowadzone na Uniwersytet Warszawski, zostały sprowadzone autobusami ochotnicy, proszę Państwa, wolontariusze, którzy, wiecie Państwo, chcieli przyłożyć inteligenckiej młodzieży, prawda, która jest z grają darmozjadów. I to, wiecie Państwo, to świadomość, że
my, polscy inteligenci, jesteśmy darmozjadami, ona się nadal utrzymuje. To przecież nadal obecne. I dlatego wygrywają partie antyinteligenckie. No. No właśnie, ale my znowu o smutnych rzeczach mówimy. Ja bym chciał, żebyśmy coś takiego wesołego powiedzieli. To jeszcze troszeczkę smutku, bo mam poczucie... Ja się zapalam, bo ta sprawa dotyczy mnie osobiście, bo przecież ja mam doświadczenia osobiste na tej płaszczyźnie. Też jako pisarz, jak to wygląda, jaka jest nasza samotność. Bo paskudne określenie polega właśnie na tym, że samotność inteligenta. No, to jest główna sprawa. Nie w sensie osobistym, bo my mamy znajomych, przyjaciół itd., itd., ale jako grupa, czy jako warstwa, no teraz to się trochę rozmyło, tak, prawda, ale to że jesteśmy obcy, no. Ale mam jednak poczucie ogromnej różnicy między tym, co mamy dzisiaj, a tym, co było jeszcze, powiedzmy, 40 lat temu, kiedy jeżeli ktoś chciał aspirować do elity, to chciał, czy wręcz musiał być oczytany. A dzisiaj elity niejednokrotnie przyznają się do tego, że nie czytają. No ale znowu nieprzyjemnie. Proszę Państwa, ja tylko przypomnę Państwu, ponieważ ja miałem kiedyś przyjemność rozmawiać z Lechem Wałęsą półtorej godziny osobiście. Nie wiem, czy Państwo by przeszli jak tą suchą nogą przez takie spotkanie, ale ja przeszedłem suchą nogą przez takie spotkanie. I jednak dla mnie było bardzo, powiedziałbym, dotkliwe, kiedy prezydent Wałęsa z dumą mi powiedział, że nie przeczytał ani jednej książki. I że to jest powód do dumy. Bo że te książki to tylko mieszają ludziom w głowach. Wiecie Państwo, bo książki przedstawiają różne punkty widzenia. Tutaj jeden mówi to, drugi mówi tamto i tak dalej. A tu trzeba mieć, wiecie Państwo, zmysł, taki prawdziwy, życiowy zmysł, orientować się w rzeczywistości. I wtedy będziemy szli, jak się to mówi, do przodu, tak? Cytując Edka Stanga, do przodu, prawda? Do przodu. Więc wie pan, ta sprawa, o której pan mówi, jest oczywiście bardzo przykra. Nie wiem, czy państwo wiedzą, jaka jest statystyka czytelnictwa w Polsce. Ja z moimi studentami zawsze się tym zamartwiamy trochę. Nie wiem, czy państwo znają statystykę. Tak, niektórzy mówią, że tak, to nie. Ja przypomnę Państwu, 38% obywateli polskich zdolnych do czytania czyta książki, to znaczy jedną rocznie. 38%. 62% nie czyta nic, absolutnie. Nawet, proszę Państwa, w internecie nie czytają. Mają taką umiejętność, że wędrują tylko po obrazach, po lajkowaniu, po obrazach i tak dalej. Teksty omijają po prostu zupełnie. 62% polskiego społeczeństwa, proszę Państwa. Z tych 38, 3% czyta literaturę polską. 3% liczy tak zwaną literaturę wysokoartystyczną. Współczesną literaturę polską czyta poniżej 1%. To są dane Instytutu Badania Czytelnictwa Biblioteki Narodowej w Warszawie. Więc to nie są moje w tej chwili. To ten 1% takie... jest na sali teraz chyba. No, ja zawsze mówię, bądźmy dumni, bo jesteśmy mniejszością promilową. Czyli poniżej 1% nawet. Ja też moim studentom mówię, że my powinniśmy być dumni z tego, że właśnie należymy do tego. Ale to wtedy odzywają się, wiecie Państwo, te głosy ludowe, które mówią, tak, wynoszą się ponad nas, prawda, wynoszą się ponad nas, mówią, że oni są lepsi od nas, czytając książki. Tak, proszę Państwa, jesteśmy lepsi, bo czytamy książki. I uważam, że powinniśmy tak o tym mówić i tak o tym myśleć, a nie z nosem zwieszonym na kwintę, myśleć o sobie, jak jesteśmy biedni inteligenci polscy. Nie, proszę Państwa, mamy powód do dumy dlatego, że my czytamy, że my należymy do tej mniejszości. Ja sam zresztą próbuję przekonać polską inteligencję, żeby posługiwała się takim pojęciem. Wiecie Państwo, są mniejszości seksualne, są mniejszości religijne, a my jesteśmy mniejszością intelektualną.
Proszę Państwa, bardzo dobrze. No, to jest bardzo piękne określenie. Powinniśmy się bardzo dobrze w ten sposób rozpoznawać. I raczej nie robić z tego takiego problemu, jak to czasem jest. Ja to widzę u moich studentów, którzy właśnie też mają taki moment, czasami co jakiś czas. No, że to dotyczy studentów, którzy pochodzą z takich środowisk małomiasteczkowo-wiejskich. Kiedy oni wracają do domu po studiach, nagle uświadamiają sobie taką różnicę psychologiczno-intelektualną wobec rodziców. Nagle uświadamiają sobie, że oni mówią innym językiem niż rodzice. Że oni się interesują czymś innym niż rodzice. Że ci rodzice są obcy wobec nich w tym sensie, że mają świat zupełnie inny. Oni weszli w świat właśnie polskiej inteligencji, który się okazuje światem zupełnie obcym tamtemu środowisku. Z ojcem nie ma o czym pogadać, z mamą też nie ma o czym pogadać. No o czym tu pogadać? O Kombrowiczu? Wiecie Państwo, po minie mojej żony widzę, że ja mówię chyba rzeczy niewłaściwe. Bo ja tutaj zawsze obserwuję moją żonę, a ona przygląda się i potem będzie, wiecie Państwo, recenzja będzie później. O! Nie. O! I to jest właśnie to. Dobrze, to ja jednak zapytam. Wykorzystam tę przerwę i zapytam, panie profesorze, czy zatem jako ta mniejszość intelektualna powinniśmy się jakoś oflagować i wejść na ulicę, demonstrować? No, byłaby to skromna demonstracja. Demokracja ma to do siebie, proszę Państwa, że liczą się tylko duże liczby. No niestety, jeśli się godzimy na demokrację, to musimy przyznać prawo tej, prawo wielkiej liczby uznać. No, my nie jesteśmy wielką liczbą. Wielka liczba jest po drugiej stronie w tej chwili. Takie jest moje rozpoznanie. Chociaż zawsze mówię i tyle razy mówiłem o tym, że my nie uświadamiamy sobie cały czas, że jesteśmy rządzeni przez mniejszość. Proszę Państwa, 70% polskiego elektoratu nie głosuje na tą partię, która rządzi w tej chwili. No jest tak czy nie? 70%, proszę Państwa, nie głosuje na nich. Czyli mniejszość, 1/3 rządzi całym polskim społeczeństwem w tej chwili. Powinniśmy mieć świadomość tego, ponieważ oni, moim przekonaniem zresztą bardzo skutecznie, tworzą takie wrażenie przy pomocy mediów przede wszystkim, że oni reprezentują większość, co jest nieprawdą po prostu, tak? No, tutaj trzeba dodać, że jednak decyduje o wszystkim ordynacja wyborcza i ta ordynacja wyborcza jest jednak niekorzystna. W tym sensie, że wystarczy mieć 30%, żeby wygrać wybory. 30% to jest 1/3. 1/3 elektoratu. No. To może porozmawiajmy o czymś weselszym. No właśnie. Albo przynajmniej doniosłym. Proszę? Albo przynajmniej o czymś doniosłym. Tak. O wolności, która jest już wybita na okładce. Tak, na Igrzyskach Wolności nie możemy nie porozmawiać o wolności, tylko w zasadzie jak tę wolność rozumieć, bo mam wrażenie, że ona nie ma jednego desygnatu i że każda tę wolność, każda grupa polityczna rozumie ją i używa jej po swojemu i dopiero te dodatkowe epitety jakoś określają wolność mediów, wolność słowa, wolność sumienia. Czym dla Pana jest wolność? Wiecie Państwo, jedna rzecz mnie w tym wszystkim bardzo cieszy, chociaż jest wiele powodów do zmartwień. Rzecz polega na tym, że nastąpiła bardzo poważna zmiana cywilizacyjna. Ona obejmuje całą cywilizację zachodnią, gdzie właściwie retoryką wolności posługują się wszystkie strony politycznego sporu. Tego dawniej nie było, proszę Państwa. Mamy do czynienia zatem z nową sytuacją intelektualną i taką nową sytuacją aksjologiczną, że wszystkie właściwie projekty polityczne powinny być, żeby być skuteczne, muszą być wypowiadane językiem wolności. My bronimy wolności, prawda? No, w tej chwili mistrzostwem świata jest propaganda rosyjska, która przedstawia całą tą sprawę ukraińską jako obronę wolności. I
tak jest to przedstawione w szkołach. Oczywiście w tej chwili podręcznik wyszedł specjalny, który właśnie też pokazuje młodzieży rosyjskiej, że państwo rosyjskie w tej chwili broni wolności. Wszystkie właściwie partie, nawet najbardziej takie prawicowe, czy najbardziej, powiedziałbym, antywolnościowe, też posługują się kategorią wolności. Na przykład to jest argumentacja prawicowa, że wiecie państwo, trzeba bronić naszej wolności przed terrorem LGBT. Pamiętacie państwo, ale przecież to jest jeden z kluczowych w ogóle chwytów perswazji politycznej, prawda, żeby bronić wolności przed terrorem, co zresztą śmiesznie brzmi, mniejszości. No bo jaki tam terror, dobry Boże, gdyby oni mieli jakieś narzędzia terroru, prawda? Ale to jest przedstawione w ten sposób. I ja, proszę państwa, spotkałem się z szeregiem osób, które, no nazwijmy, są zwykłymi osobami, które przyjmują tę argumentację. I udało się jednak to zrobić, że na przykład środowiska LGBT są przedstawiane i czy są pojmowane nawet przez dużą część polskiego społeczeństwa jako grupy zagrażające wolności. I my, prawica, stoimy po stronie obrońcy wolności. My jesteśmy rycerzami wolności, prawda? Więc to jest bardzo ciekawe odwrócenie zupełnie perspektywy, no bo przecież oczywiście z naszej perspektywy jest dokładnie odwrotnie, prawda? No ale jednak to, co tutaj jest martwiące, że to działa. Pisze pan też o tabu i chciałbym w tym kontekście zapytać o wolność. Czy my, Polacy, umiemy żartować sobie z wolności? No, przypominam sobie, oczywiście to jest niepolski przykład, sketch Monty Pythona, w którym oskarżony w sądzie zaczyna się bronić i na początku mówi tak skromnie, że dzieci, żona, praca kiepsko płatna, ale z czasem się nakręca i zaczyna wręcz taką tyradę na rzecz wolności i kończy tak, bo człowiek staje się człowiekiem dopiero wtedy, kiedy jest naprawdę wolny. Dopiero wtedy może żyć prawdziwym życiem. Dopiero wtedy może patrzeć z nadzieją w jutro, ponieważ wolność, i zaczyna tak wymachiwać, ponieważ wolność, Wysoki Sądzie, jest najważniejsza. Freedom. Freedom, freedom. No tak, a wtedy no tak. Sędzia mówi, chodzi tylko o mandat za złe parkowanie. No tak. My byśmy skłonni do takich żartów? Nie, no myślę, że żarty w Polsce nie umarły, trzymają się nieźle. Nie wiem, jak traktować to, dowiedziałem się dzisiaj rano, nie wiem, czy państwo to już w internecie widzieli, na pomniku poległych stoczniowców w Gdańsku, w tym te trzy krzyże, państwo kojarzycie, prawda? Na pomniku tych zostało sprayem wypisane hasło. No jak to reagować teraz, jak państwo na to reagują? Wybory nie, wojna domowa tak. Co państwo mówią, dowcip czy nie? Żart? A na dole sierp i młot. I co teraz państwo o tym pomyślą? Mnie dziennikarze poprosili, żebym skomentował to. Przyznałem się, że mam trudności ze skomentowaniem czegoś takiego. Prawda? Więc powie pan, to też z dziedziny żartów politycznych. Prawda? Przed wyborami takie hasła się pojawiają tutaj u nas. Skoro mówimy o wolności, o odzyskanej wolności, czy też niepodległości, no bo właśnie, czy to są pojęcia synonimiczne, wolność i niepodległość? Jak to jest? No, poruszamy się w tej chwili w takiej sferze pojęć abstrakcyjnych.
bardzo jest trudno zdefiniować pojęcie niepodległości, pojęcie suwerenności, chociaż ono jest bardzo takie biorące. Prawda? Teraz partia jedna się przekształciła się w taką suwerenną Polskę, się tak nazywa, prawda? Coś takiego, suwerenna Polska. Bardzo to, kiedyś ze studentami próbowaliśmy się zastanowić właśnie na tym, nad zbudowaniem takiej definicji wolności i suwerenności, prawda? No, były różnice zdań. Nie wiem, czy Państwo się zgadzają z tym, że na przykład prawdziwie suwerennym państwem jest jedynie takie państwo, które potrafi się samo obronić. Jest takie państwo? To jest, przyzwalacie Państwo na taką definicję suwerenności, czy nie? Nikt nic nie mówi teraz. Nie. Nie? Był głos nie. Tak, bo ja się spotkałem z taką opinią. Prawdziwie suwerennym państwem jest tylko takie państwo, które potrafi się obronić bez niczyjej pomocy. Bez niczyjej pomocy. To ile byłoby takich państw na ziemi, proszę państwa? Ile byłoby takich państw w tej chwili na ziemi? Następna definicja, ktoś mi tam zaczął mówić, wie pan, prawdziwie suwerenne państwo to jest takie państwo, na którego terytorium nie stacjonuje ani jeden obcy żołnierz. Zgadza się państwo z tą definicją? To Polska nie jest suwerenna. No ja nie mówię w tej chwili, ja pytam państwa, czy państwo się zgadzają z taką definicją? Północna. Proszę bardzo. Proszę bardzo, tak? No. To też trzeba byłoby na palcach znaleźć takie państwo w tej chwili, dlatego że to się wszystko pozmieniało i te sojusze, w których my jesteśmy, inne państwa są, zmieniają zupełnie definicję suwerenności. Prawda? Nie mieli tych problemów Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki, dla których wolność była marzeniem. Oni nie przechodzili na płaszczyznę tych konkretów, o które my pytamy, prawda? Ona była czymś, jakby się nazywała, tęczą, która z wzgórza dopiero wychodzi. Prawda? A u nas to wszystko już w tej chwili przesuwa się na płaszczyznę pytań konkretnych. No więc ja bym był tutaj raczej umiarkowany w tym zakresie. Panie profesorze, wobec tego ja mam pytanie bardzo, tak, bardzo konkretne. Bardzo konkretne. O konkretną datę. A, ja wiem, o co chodzi. Tak. Ale nie wiem, czy państwo wiedzą, możemy zrobić taki quiz. Kiedy w Polsce zaczęła się, albo inaczej, kiedy odzyskaliśmy niepodległość? Tak, kiedy Polska odzyskała niepodległość. Chodzi o tę najnowszą niepodległość. Oczywiście, tak. No, strasznie, my jesteśmy w tej chwili w Polsce podzieleni niesłychanie pod tym względem. Te daty są oczywiście. No bo każdy chyba od razu każdy, myśli ale o 4 czerwca 1900. No właśnie nie każdy, właśnie nie każdy. O, nie każdy, nie, nie. Przecież polska prawica kwestionuje datę 4 czerwca od początku swojego działania. To jest jeden z fundamentów programu tej Zjednoczonej Prawicy, że myśmy nie odzyskali niepodległości 4 czerwca 1989 roku. A kiedy? Kiedy odzyskaliśmy niepodległość? W 2015. W 2015 zaczęła się Polska niepodległa. Tak? Do 2015 roku Polska była Polską zniewoloną, proszę państwa. Tak? Polską zniewoloną. Z wyjątkiem okresu. No tutaj pan słusznie zwraca uwagę na pewne szczegóły. No to jest jedna rzecz. Duża część nas uważa jednak, że ta 4 czerwca 1989 roku był datą przełomową. No, co tu dużo mówić? No, nastąpiła tutaj wyraźna zmiana władzy i przede wszystkim porządku wewnętrznego, bo to tam sama władza zmiany, to zmiana władzy, to może to nie jest aż taka tutaj wyrazista sprawa, ale zmiana porządku wewnętrznego tutaj tu nastąpiłem. Ale ja się spotkałem też z opiniami zupełnie innymi, że prawdziwa niepodległość nasza zaczęła się 17 września 1991 roku. Czy państwo wiedzą, co to jest za data? 91.
91 roku. Państwo wiedzą? Ostatni żołnierz radziecki opuścił Polskę. I to jest początek niepodległości. No i teraz możecie Państwo sobie wybierać, tak? Trzy opcje możecie sobie Państwo wybierać. I Polacy wybierają w tej chwili różne opcje, co dochodzi właśnie do takich domowych kłótni, bo to się kończy domową kłótnią zwykle, prawda? Czyli kwestia początku i końca zawsze jest arbitralna. Trudno też określić na przykład początek II wojny światowej. Czy to będzie 1 września? Dla Japończyka będzie to zupełnie inna data. No, ja napisałem esej, tutaj jest taki esej na ten temat. Moja data początkowa jest niestety inna niż ta, do której są Państwo przyzwyczajeni. Ja uważam, że początek II wojny światowej to jest wojna w Hiszpanii w 1936 roku. A cała reszta to są potem tylko dopełnienia tego, co się zarysowało wtedy. Wtedy doszło do zderzenia dwóch mocarstw głównych wtedy. Na terenie Hiszpanii, proszę Państwa. Chodzi tutaj o udział Niemiec po jednej stronie i udział stalinowskiej Rosji po drugiej stronie. Także na terenie Hiszpanii doszło do zderzenia, które dopiero później się objawiło nam w 1941 roku, 22 czerwca, kiedy właśnie Niemcy hitlerowskie się zderzyły z Rosją radziecką podczas tej wojny, prawda? Więc wie pan, ale to też, ja myślę, że to się chyba nie przyjmie, prawda? Takie mam wrażenie, że ten mój pomysł się raczej nie przyjmie. Raczej nie przyjmie, ale to ja mam przynajmniej tą świadomość, wie pan, że ja to napisałem. A koniec wojny? Albo 8, albo 9 maja. No tak, to są drobiazgi. Spotkałem się z opiniami zupełnie innymi. Prawdziwy koniec II wojny światowej, proszę Państwa, to jest właśnie 4 czerwca 89 roku. To jest koniec wojny. Chociaż w Niemczech inaczej to widzą, jednak oni wolą listopad 89, wtedy, kiedy został zburzony mur berliński. O, wtedy mamy do czynienia z cezurą. To jest koniec wojny, prawda? Czyli porządku tego, który się wyłonił z Jałty i tym podobnych rzeczy, prawda? Coś takiego. Więc tutaj też nie ma zgody. Jest jeszcze inna zaskakująca być może data. 9 marca 1974 rok. Czy ktoś z Państwa wie, co wtedy się wydarzyło? Ostatni japoński żołnierz opuścił okupowaną wyspę na Filipinach. No właśnie mi Pan przypomniał, bo ja to napisałem. No właśnie, bo to Japończycy też mają z tym problem i oni uznali, tam część z nich uważa, że koniec wojny zapadł właśnie wtedy, kiedy ten ostatni japoński, który się ukrywał chyba na Okinawie, gdzieś się ukrywał. Nie, to była wyspa Lubang, filipińska, bardzo tak? strategiczna, no. Otwarta na Zatokę Manilską. Ja teraz jestem mądry, bo się naczytałem, wyszła powieść Wernera Herzoga, znanego tak. reżysera Zmierzchanie Świata, właśnie tak, o tym poruczniku Hiro Onoda. Tak, Hironada się nazywał. I tak. O to właśnie chciałem zapytać, bo on tam osamotniony siedział na filipińskiej wyspie i obserwował przelatujące amerykańskie samoloty. Lata mijały, a samoloty cały czas leciały. On był przekonany, że to cały czas druga wojna światowa, a to były kolejne wojny, które Stany Zjednoczone prowadziły w południowo-wschodniej Azji, a więc najpierw Korea, potem Wietnam. I bardzo ciekawe spostrzeżenie, on powiedział, że jak już go tam przywieziono z powrotem do Japonii, powiedział, że to nie było tak, że dla niego to była cały czas druga wojna światowa. Dla niego to była po prostu wojna, ponieważ dzieje świata są nieustannym teatrem wojennym. Trochę to traumatyczne określenie, nie wiem, czy pan się z nim zgodzi. No ale ja tu jeszcze bym dodał, o czym pan nie wspomniał, no to na tej samej stronie jest napisane. Są jeszcze w Polsce tacy, którzy uważają, że prawdziwa wojna się skończyła wtedy, kiedy ten ostatni polski partyzant został zastrzelony przez Służbę Bezpieczeństwa. Nie pamiętam, jak się nazywał, no mniejsza z tym. Ostatni, proszę? Tak, ma pan rację, właśnie wtedy. I to było późno, to chyba był koniec 50. lat, jeśli dobrze pamiętam. Tak? No, i tutaj też te symboliczne momenty są tak wyznaczone. Pisze pan też, że prawdziwy koniec wojny jest wtedy, kiedy kończą się wojenne traumy. Ja może nie traumy, to może nie. Ja uważam co innego. Prawdziwym końcem wojny jest wtedy, kiedy się wyczerpuje energia ideologiczna, która
tkwiło u podłoża wojny. Bo może być tak, że działania wojenne się kończą, ale ta energia ideologiczna cały czas jest obecna i ona może się w każdej chwili ujawnić, prawda? W tym sensie, wie pan, to chyba trochę co innego. Bo traumy, no to wszyscy mamy tutaj jakieś traumy bezustannie. I z traum czasem wynikają wojny, ale nie zawsze. A czy rodzice przekazali panu jakieś traumy i czy one były związane z wojną, czy z wypędzeniem na przykład? Może wiecie państwo, że tu byśmy znowu weszli na taką drogę, której ja nie chcę w tej chwili podejmować, bo to byłyby rzeczy bardzo bolesne. Ja powiem co innego, że ja może nie traumę, ale naukę pewną od moich rodziców tak wyprowadzam, taką naukę moją życiową. Ona jest niestety nauką wykorzenienia, to znaczy, że nigdy nie przywiązuj się do tego, co masz. Nigdy nie przywiązuj się do miejsca, w którym jesteś. Nigdy się nie przywiązuj do domu, w którym mieszkasz. Dlatego, że moi rodzice byli, jak teraz Niemcy mówią, vertrieben, czyli wypędzeni. Wypędzeni. Mama została wypędzona przez Niemców z Warszawy po powstaniu. Ojciec został wypędzony z okolic Wilna w 1944 roku, więc mama i ojciec stracili domy, stracili wszystko absolutnie i tak dalej. Miałem jeszcze babcię, która miała taką bardzo silną traumę, ponieważ na własne oczy zobaczyła, jak Własowiec podpala kamienicę na ulicy Pięknej w Warszawie, niedaleko Placu Zbawiciela, tam gdzie było jej mieszkanie, bo tam weszły oddziały tych Własowców pod dowództwem oficerów SS i wszystkich mieszkańców wypędzono na ulicę, kolumna została ustawiona, oni stali i na oczach tych mieszkańców Własowcy podpalali jeden dom po drugim. I babcia widziała właśnie, jak te języki ognia dochodzą do tego piętra, na którym oni mieszkali, jak wchodzą przez okno do środka i całe mieszkanie znika. No wszystko, nic nie zostało absolutnie. Jak przyjechała do Gdańska, to nie miała nic. Ojciec, kiedy do Gdańska przyjechał, to miał taką tekturową walizkę z tam jakimiś rzeczami takimi. No. Więc wie pan, to jest dla mnie nauka. Nie jest to nauka, powiedziałbym, którą na przykład w dużym zakresie mają za sobą Francuzi na przykład, którzy mają takie poczucie zasiedzenia, takiego życia w jednym miejscu, prawda, i tak dalej. Więc tutaj to byłaby taka nauka. Nie będziemy zatem rozmawiać o traumach, ale o czymś, co jest... No, ale to pan chciał, ja nie chciałem. Ale pan nie chciał, więc teraz przechodzimy płynnie do strachu, bo strach jest zawsze z traumą związany. A to jeszcze lepiej. A to jeszcze lepiej, bo pan postuluje, domaga się, aby napisać wreszcie polską historię strachu. No oczywiście. Dlaczego pan nie podejmie tego wyzwania? No bo ja już nie dam rady. Ale może się ktoś znajdzie, wiecie państwo, napisze prawdziwą historię Polski, chociaż jeden, żeby napisał. No bośmy mieli powodów do lęku i strachu, bo strasznie dużo. No. Proszę? Czarnek wyda? Ale on się lęka tylko Boga. Oj chyba nie. Profesor Nowak idzie w drugą stronę zupełnie. On pancerze husarskie. Nie pan, wszyscy noszą pancerze husarskie. I nikt się nie boi, bo szumi husaria. Nie pan. Ale oczywiście to jest bardzo ciekawe, gdyby opisać coś takiego. Na podstawie analizy literatury polskiej. Tu nawet nie mówię o takich, wie pan, jakichś świadectwach, ale pamiętniki też oczywiście wchodzą w ogóle, listy, pamiętniki i tak dalej. Ale w literaturze polskiej tego jest bardzo dużo oczywiście, no, tego, jak to wpłynęło na nas. Życie w takim stanie takiego niepokoju wewnętrznego, prawda, przez całe stulecia. No. Inne narody nie miały takiego doświadczenia.
tutaj, to jest niewątpliwe. No ale to też nie jest wesoły temat. O. Ale można chyba podzielić te nasze polskie strachy, te pojałtańskie polskie strachy w ten sposób, że najpierw był to strach polityczny, że będzie trzecia wojna światowa, że zostanie spuszczona bomba atomowa, potem lęki, że sąsiad mnie podkabluje, że wyląduje w więzieniu. Po przełomie tym umownym 89 roku do głosu zaczęły dochodzić strachy ekonomiczne. Bezrobocie, bieda i tak dalej. Ale jest przecież jeszcze jeden chyba najbardziej istotny strach, strach egzystencjalny, no tak, czyli strach przed śmiercią, przed chorobą bliskich, tego rodzaju lęki. Czy nie ma pan wrażenia, że prawdziwie wolny naród jest wolny dopiero wtedy, kiedy przeżywa wyłącznie te strachy egzystencjalne? To brzmi bardzo kusząco, że boimy się tylko tych rzeczy ostatecznych, a te polityczne za w ogóle nas nie interesują. No myślę, że były takie narody, przynajmniej w jakichś fazach, no te zachodnioeuropejskie potężne narody miały takie luksusy, Francuzi na przykład, coś takiego, prawda. Zawsze byłem oburzony tym, wiecie państwo, że Jean-Paul Sartre i Albert Camus mogli pisać i wydawać swoje książki, kiedy Paryż był okupowany przez hitlerowskie Niemcy. Państwo wiedzą o tym? Działały teatry we Francji, które wystawiały te egzystencjalistyczne dzieła wielkie. No i te dzieła Sartre'a powstawały wtedy i to było drukowane po prostu. No. Niemcy pozwalali na to. Proszę bardzo, drukujcie sobie byty nicość i tym podobne rzeczy, prawda, wszystko można sobie drukować. U nas tego nie było, prawda, to zupełnie inna sytuacja. Nic nie można było drukować, nic nie można było wydawać, no, zupełnie inny świat. Prawda. Ale ja pamiętam, wiecie państwo, że myślę tutaj właśnie o moich studentach, też moich przyjaciołach i znajomych z tego kręgu, z którego ja się wywodzę, że polska kultura jednak pod jednym względem jest bardzo chytra. To znaczy, że my potrafimy, tak się urządziliśmy, że nakręcamy w sobie strachy polityczne, żeby być jak najdalej od strachów egzystencjalnych. Wiecie państwo. I zawsze jest to poczucie, że będzie lepiej, jeśli się poprawi politycznie. Prawdziwe narody wiedzą, że nie będzie lepiej, dlatego że egzystencja jest pewnym doświadczeniem fundamentalnym, które nie podlega żadnym wpływom i fluktuacjom politycznym. Ale my, przede wszystkim tutaj mowa jest o takim wspaniałym wyczynie romantyzmu polskiego, prawda, który wyolbrzymił niesłychanie właśnie naszą mękę polityczną, równocześnie odsuwając gdzieś w tło te problemy, które na przykład strasznie gryzły romantyzm zachodni, szczególnie w osobie Byrona i Goethego. To zupełnie inna sfera doświadczenia, inna sfera życia. No i tutaj trochę żartowaliśmy sobie, że my jesteśmy sprytniejsi. Bardzo się przejmujemy polityką właśnie dlatego, żeby nie dotykać prawdy o naszym doświadczeniu egzystencjalnym, podstawowym. Może to prawda? Pisze też pan o strachu politycznym związanym też z literaturą. Może nie strachu, ale o pewnym pesymizmie. Nazywa pan to pojałtańskim pesymizmem. I tam główny rys jest taki, jeżeli chodzi o polską literaturę, że literatura, która ma albo miewa takie skłonności profetyczne, jakoś nie przewidziała tego, że komunizm może upaść. Tak, to prawda, wiecie państwo. Bardzo to ciekawe jest. Kiedyś przejrzałem literaturę polską lat powojennych, tak mniej więcej 44 do 89. Jakie były przewidywania polskich pisarzy co do przyszłości, jak oni widzieli to, co będzie. Wiecie państwo, to Rosjanie mieli bardziej optymistyczne perspektywy, kiedy właśnie wyznaczali na przykład datę końca komunizmu 1984, no coś takiego, 1984.
Natomiast w polskiej literaturze te przewidywania były jednak w moim przekonaniu dominujące, jeśli chodzi o właśnie tą stronę opozycyjną. Pamiętam rozmowę z Miłoszem, wiecie państwo, kiedyś go zapytałem, jak pan przewidywał, jak długo będzie w Polsce trwał komunizm? On tak się zastanawiał, zastanawiał. No długo. Może 200, może 300 lat. Wiecie państwo, wtedy taka perspektywa, my już zupełnie w tej chwili nie pamiętamy. To wszystko się odwróciło, nic nie ma w nas z tamtego czasu, a przewidywania były właśnie takie, że to za naszego życia się nie skończy. Ja pamiętam to dobrze. W tej chwili już zapomnieliśmy o tym, prawda? Ale dominującym odczuciem było właśnie takie, że to my z tego za naszego życia nie wyjdziemy. Przez całe lata to słyszałem. Wie pan, i tu w tym sensie ja to nazywam formacją duchową polskiego pesymizmu, takiego pojałtańskiego. Bo to jest jednak pojałtański pesymizm, że ten porządek pojałtański jakby zamurował rzeczywistość tak dalece, że ona nie ulegnie żadnej zmianie. Przez nieokreślony zupełnie czas. No okazało się, co zresztą mnie zachwyciło, że historia jest nieobliczalna. Że to, co się stało, to przecież w ogóle w żadnych kalkulacjach nie występowało, w żadnym wypadku. To sam Miłosz zresztą mówił, że tak, to cud, że to nawet, Pan Bóg sprawił. No on, tak, no Miłosz to tak tłumaczył, no czasem to ironicznie określał. Ale raczej to oglądał w kategoriach takiego niewyjaśnialnego cudu, prawda, cudu. Bo jednak przypomnę państwu, że środowisko kultury paryskiej i Jerzy Giertrowicz stawiali na zupełnie inną, na zupełnie inny rozwój sytuacji. Oni byli kontynuatorami tak zwanego ruchu prometejskiego. To się nazywa prometeizm jeszcze z dwudziestolecia międzywojennego. I oni uważali, że zmiana jakakolwiek nastąpi dopiero wtedy, kiedy w sposób mniej lub bardziej gwałtowny rozpadnie się Rosja Sowiecka. W wyniku powstań narodowych. No trochę się sprawdziło, a trochę się nie sprawdziło. Bo trochę było tych powstań, ale tak nie za dużo było, prawda? No, były takie elementy powstania w Gruzji. Pamiętacie państwo w 91 roku, prawda? Gruzja, Litwa, Rumunia, gdzie dochodziło do starć. Ale reszta to poszło zupełnie, absolutnie niezgodnie ze wszelkimi przewidywaniami. Nikt właściwie nie przewidział tego, że to pójdzie właściwie, no, w sposób bezkrwawy i to nie tylko w Polsce, ale w ogóle no, w skali kontynentalnej, prawda? No, ktoś oczywiście tu powie, no tak, ale wie pan, zginęli ludzie w Gruzji, prawda, zginęli na Litwie, w Rumunii i tak jest. Zgoda, ale skala tego była nieporównywalna. To nie można tutaj powiedzieć, że to tak wyglądało. Skoro wspomniał pan kulturę paryską, to może przenieśmy się na moment do Paryża właśnie, gdzie w latach 80., późnych latach 80. znalazł się Kazimierz Brandys i wspomina pan w swojej książce jego wywiad z Konwickim i Brandys mówi tam o Francji w 87 roku, że w porównaniu z ówczesną Polską to ta Francja jest jakaś taka mięciutka, że nie ma tam podniet żadnych intelektualnych, żyjąc w de facto zniewolonej Polsce, on jest w literackim gazie. I chyba wielu autorów tak myślało, że mają przeciwko komu walczyć i przeciwko komu pisać. No ale wiecie państwo, to też w podręcznikach się nie znajdzie, to zdanie, które w tej chwili wypowiem do państwa, ale największe dzieła literatury polskiej powstały pod okupacją rosyjską. Nie wiem, czy państwo zdają sobie z tego sprawę. No, Potop kiedy powstał? Kiedy nad Niemnem powstało? Kiedy powstała Quo Vadis, kiedy powstało? No przecież w samym jakby jądrze niewoli rosyjskiej. To jest bardzo też ciekawe. Z tego by wynikało, że istnieje taka jakaś sprzeczność, że wiecie państwo,
Nadmierna wolność nie sprzyja twórczości. Panie profesorze, dobrze, że mamy Kochanowskiego. No, tam nie była też prosta sytuacja, w której on działał. To też nie było takie spokojne, to nie były takie spokojne czasy. W każdym razie ta opinia Brandysa jest właściwie zgodna z tym, co tutaj w tej chwili Państwu mówię, że jednak okazało się, że to ciśnienie na przykład wymuszało na pisarzach, to Konwicki pamiętam mówił, to zniewolenie wymuszało na pisarzach wynalazczość symboliczną w grze z cenzurą. Jest cenzura, która wszystko ścina i też trzeba tak jakoś wymanewrować w języku polskim, żeby porozumieć się z czytelnikami, omijając równocześnie te rafę cenzury. I to wymagało niesłychanej wynalazczości intelektualnej. No. A teraz to wszystko można, wie pan, na szufli i nie ma problemu, prawda? I że w tym momencie już nie ma tego ruchu wewnętrznego, który temu sprzyjał. Ale ja wolę żyć w tej sytuacji niż w tamtej. To chyba znaczące, skoro już wypłynął Tadeusz Konwicki w tej rozmowie, że on właśnie po 89 roku w zasadzie zawiesił pióro. Jasne, to no już nie, wiek. No nie, ale to nie dlatego, nie. No ja powiem tak, myśmy go znali trochę. Myślę o żonie i mnie, nawet byliśmy razem we Francji kiedyś. To były przyczyny inne. No, jest jakiś moment w takim, w którym, wiecie państwo, no, pisarz, aktor czy artysta dochodzi do wniosku, że jest najwyższa pora, żeby zejść ze sceny. Ja uważam, że zresztą to też jest bardzo piękne, kiedy na przykład sportowcy potrafią to wyczuć. Powiedzieć, że kończę w tym momencie karierę, kiedy są na szczycie, prawda? I ja uważam, że on właśnie chyba tak powstrzymał w tym momencie z tą dalszą swoją karierę, uważając, że to już jest jakiś moment taki. On zresztą był bardzo już wtedy zaawansowany wiekiem. Więc w tym sensie ja nie sądzę, żeby tutaj na niego wpłynęła właśnie ta okoliczność zewnętrzna. On był bardzo twórczym człowiekiem i myślę, że też sobie poradził. Panie profesorze, to jest właśnie ten moment, kiedy ja już się wstrzymuję. Tak. Patrzę na zegar, 3,5 minuty. Może ktoś z Państwa ma jakieś pytanie? Bardzo prosimy. Bardzo proszę. Tylko ktoś może podać. A już, właśnie. Już idzie mikrofon. Tak, żeby Pani słyszała. Ja mam pytanie o polskie intelektualistki. I już mówię dlaczego. W lutym było bardzo fajne spotkanie w kinie Iluzjon w Warszawie, gdzie miał być zaproszony intelektualista, który miał wskazać jakiś film o przyszłości. No i wybraliśmy się, bo był Jacek Dukaj, no i zaproponował film Fahrenheit 451, więc o paleniu książek, no generalnie super. Niestety spotkanie prowadził profesor Zybertowicz, więc wszystko to się rozmydliło, ale pytanie moje o intelektualistki jest dlatego, że padło pytanie wtedy z sali o, no, czy przewiduje w tym swoim cyklu zaproszenie jakichś kobiet. A on mówi tak, no zaprosiłbym, ale może państwo mi podpowiecie jakąś intelektualistkę, bo ja nie znam. No tylko nie Magdaleny Środę. Więc i może pan profesor jakiś wskaże, bo no mnie się wydaje, że kilka jest i może warto by było przypomnieć, wskazać. Nie wiem, nawet jedna pisarka niedawno Nobla dostała, ale no to już pomijam, prawda, ten szczegół. No ale wiecie to państwo, może nie wystarczy. Wiecie państwo, pierwsza sprawa to jest dość ryzykowne, bo jak kogoś nie wymienię, to mnie zapomni tego do końca życia. To ale jest. Jak się kończy, to będzie profesor. Tak, ja wiem, ale ja może powiem o innej rzeczy. Moja biografia intelektualna jest bardzo wyjątkowa, dlatego że ja byłem ukształtowany i formowany właśnie wyłącznie w środowisku kobiet. Moją promotorką była Maria Janion. Moimi koleżankami byli to były panie profesorki, tak się to mówi dzisiaj, prawda? Środowisko polonistyki gdańskiej było zdecydowanie kobiece. Ja tam byłem w mniejszości, w tym sensie. Dla mnie tutaj to postawienie sprawy jest niezrozumiałe, o którym pani tutaj mówiła. Mógłbym wskazać właśnie choćby osoby, z którymi miałem do czynienia wtedy.
podczas mojej pracy na uniwersytecie, prawda, no. To jest nieładne po prostu i tyle, no, dobry Boże, no. Jest bardzo dużo rozmaitych, interesujących kobiet w Polsce, pisarek też, no ja uważam, że teraz raczej literatura polska staje się raczej literaturą kobiet, coraz mniej jest mniej mężczyzn piszących, sam kobiety piszą przede wszystkim, no. No i dobrze, bardzo dobrze jest taka zmiana, bardzo widoczna. Nie wiem, czy panią usatysfakcjonowałem. Tak pół na pół, tak pół na pół, tak pół na pół. Ale to może pani przejrzeć program Igrzysk Wolności i... Jeszcze jakieś pytanie ostatnie. Jeżeli nie ma, to... Ach, jeszcze tak równo nigdy nie skończyliśmy. Ach, tak, bardzo ważna informacja. Po spotkaniu profesor Stefan Chwin będzie podpisywał książki, jeżeli ktoś z państwa się zgłosi. Tam w księgarni można również kupić różne jego pozycje. Tak, tak, bardzo proszę. 05, 04. Złożę autograf uroczyście. Dziękujemy państwu serdecznie. Profesor Stefan Chwin. Każdy wybór ma swoje konsekwencje. Dziś na kazaniu o takich jak ty mówili, że to morderczynie. A wiesz, że ta, która ci pomogła, trafi za kraty? Trzeba mieć sumienie. Jak mogłaś to zrobić własnej matce? Aborcja to najgorsza zbrodnia. Gdybym ja podjęła taką decyzję, nie byłoby cię tutaj. Organy państwa nie będą przyglądać się temu obojętnie. Życie i zdrowie kobiety jest najważniejsze. Stop kryminalizacji aborcji. Kobieta decyduje. Jestem z zawodu lekarzem. Zajmowałam się diagnostyką chorób nowotworowych. W Białorusi zajmowałam się mikrobiologią i molekularną biologią. Byłem nauczycielem szkoły podstawowej. Naszym celem jest budowanie umiejętności, które są ważne na polskim rynku pracy. Szybko nabierają takiej pewności siebie, bardzo szybko się uczą. Wszystko możliwe, kiedy starasz się. Myśmy się dzisiaj widzieli. Wie pan co? Ja zmieniłem zdanie i chciałbym poprawić. Karty. W urnie. Dobrze? To ja sobie poszukam. Serio? Pan sobie poszuka? Nadchodzące wybory są zbyt ważne, by zostawić je bez kontroli. Dołącz do obywatelskiej kontroli wyborów. Zróbmy wybory bez PiS-u. It's not always easy to recognize. It may look like this, or like this. It may be a burden, but it is a responsibility that we embrace nonetheless. But if it means this for one person and this for someone else, maybe it ultimately means being there for one another. It isn't handed to us, but
we know where to find it and how it feels, how it tastes, and what it sounds like when we finally have it. It means different things to different people, but for many, it means everything. And if we all fight for it, it will eventually bring us together. Freunde, Ihre Ausreise.